Ostatnie tygodnie dla Bożeny i Mieczysława Smolników, rodziców niepełnosprawnego Adama, o których sytuacji informowaliśmy, to emocjonalny roller coaster. Najpierw skradziony samochód, potem jego odnalezienie i krótkotrwała radość, bo pojazd został pozbawiony najważniejszych części, a za chwilę wielka mobilizacja ludzkich serc, której efekty pozwoliły przywrócić Adamowi wiarę w ludzi. Do tej pory mnóstwo telewizji, bo to siedzimy w domu, przecież oglądali różne jakieś tam zbiórki, niezbiórki i teraz jesteśmy zdziwieni, że nas też to dotknęło. Zdziwieni, zaskoczeni, zbulwersowani, pozytywnie oczywiście, no bo akcja była fajna. Akcja toczyła się dwutorowo. Grupa Jelenie Wraki przekazała samochód, a na portalu zrzutka.pl udało się zebrać ponad 5 tysięcy złotych. Została zebrana kwota 5320 zł? Mówi Ada Przybylska. Na co dzień ratuje życie jeżdżąc w karetce prywatnego pogotowia. Tym razem postanowiła pomóc nieco inaczej i skoordynowała działania internautów, którzy finansowo wspomogli rodzinę Smolników. Zobaczyłam na Facebooku, na stronie Streameo film, że okradziono właśnie państwa Smolników, że nie mają auta i dużo ludzi jakby w komentarzach zauważyłam, że chcą przekazać pieniądze, tylko nie ma dla kogo, żeby kto podejmie się tego wyzwania, więc podjęłam się akurat ja. Pani Ada, no to Matko Boska, jakiś anioł. Nie pierwszy raz okazuje się, że w tym trudnym dla wszystkich czasie potrafimy się zjednoczyć i pomóc tym, którzy pomocy najbardziej potrzebują.